wystąpienie jest poświęcone stopie procentowej i kapitałowi, także chciałbym zacząć od bardzo krótkiej rekapitulacji pewnych wątków, które zarysowałem czy zasygnalizowałem w swoim poprzednim wystąpieniu, to znaczy tym na temat imputacji i kalkulacji. No tam wspomniałem między innymi, że mamy rozróżnienie na pewne podstawowe kategorie czynników produkcji, gdzie można rozróżnić pomiędzy kategoriami tak zwanych pierwotnych czynników produkcji, czyli ziemi i pracy, i wtórnych czynników produkcji, czyli właśnie dóbr kapitałowych, czyli takich, można powiedzieć, wyprodukowanych czynników produkcji. A więc samo to już sugeruje, że każda kapitałowa struktura produkcji jest rozciągnięta w czasie. To znaczy stworzenie dóbr kapitałowych wymaga zaangażowania pracy, zmieszania pracy z pierwotnymi czynnikami produkcji, co jest zawsze mniej lub bardziej czasochłonne. Poza tym zwróciłem też uwagę na to, że kapitałowa struktura produkcji jest wieloetapowa, czy przynajmniej może być wieloetapowa. Wspomniałem o tym, jak Robinson Crusoe, chcąc skonstruować sobie ten kij, przy pomocy którego będzie mógł strącać kokosy, a tym samym zwiększać ich produkcję, no to tam on, powiedzmy, na początku musi stworzyć jakieś pseudopaleolityczne narzędzie, powiedzmy jakiś pięściak, to byłby pierwszy etap tej struktury produkcji. Potem dzięki temu prymitywnemu narzędziu może sobie wystrugać jakiś nóż. To jest drugi etap tej kapitałowej struktury produkcji i wreszcie dzięki temu nożowi jest w stanie wystrugać kij. I to jest trzeci etap struktury produkcji. I wreszcie za pomocą tego kija może te kokosy w większej ilości strącać i to jest ostatni etap struktury produkcji. Także widzimy, że struktury produkcji są rozciągnięte w czasie, są wieloetapowe i też tutaj wyłania się taka ogólna zasada, że ceteris paribus, im bardziej czasochłonne i kapitałochłonne tym samym też są te procesy produkcyjne, tym bardziej będą one produktywne w fizycznym tego słowa znaczeniu. I tutaj ktoś mógłby od razu zgłosić takie drobne zastrzeżenie i powiedzieć, no ale czy nie możemy sobie dla dowolnego, stosunkowo długiego procesu produkcji wyobrazić krótszego procesu produkcji, który będzie jednocześnie bardziej produktywny? Czy jeśli mamy do czynienia, powiedzmy, z jakąś metodą produkcyjną, którą stosuje fabryka i dzięki temu może, dajmy na to, w 2 godziny złożyć jeden samochód, no to czy nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić procesu wykorzystującego jakieś innowacje, dzięki któremu to procesowi w ciągu godziny będzie można złożyć w tej fabryce 2 samochody? Otóż oczywiście możemy sobie wyobrazić tego rodzaju modyfikacje, no ale tutaj trzeba właśnie patrzeć nie na indywidualne procesy produkcyjne, tylko na jakąś szerszą kapitałową strukturę produkcji, w obrębie której te poszczególne procesy produkcyjne występują. Więc na przykład tutaj widzimy, że nie jest zachowana ta klauzula ceteris paribus, no bo mówimy o 2 procesach wykorzystujących w gruncie rzeczy inne dobra kapitałowe, jakościowo się różniące, no bo z definicji żeśmy sobie powiedzieli, że ten drugi, krótszy, a bardziej produktywny proces produkcji już zawiera w sobie jakieś innowacje, a tymczasem w takiej szerzej rozumianej kapitałowej strukturze produkcji te innowacje oczywiście musiały zostać wcześniej wytworzone. Także tutaj powinniśmy patrzeć nie na indywidualne procesy produkcyjne, tylko na całą kapitałową strukturę produkcji, która jest zawarta w obrębie na przykład danej firmy. No bo co to jest tak naprawdę firma? Firmę wręcz można zdefiniować jako kapitałową strukturę produkcji, obudowaną jakąś odpowiednią strukturą czy oprawą prawno-własnościowo-organizacyjną, prawda? Więc o tym należy pamiętać, żeby patrzeć z tej szerszej perspektywy, mieć świadomość tego, że
w momencie, kiedy dane procesy produkcyjne są uzupełniane o jakieś innowacje, no to stworzenie tych innowacji też wymagało jakiegoś wcześniejszego dołożenia kolejnych dodatkowych etapów produkcyjnych, czyli w ostatecznym rachunku cały czas mamy tutaj do czynienia z zachowaniem tej zasady, że ceteris paribus, im bardziej okrężne, wydłużone kapitałochłonne procesy produkcyjne, tym bardziej one będą fizycznie produktywne. I teraz należałoby sobie zadać kluczowe w tym kontekście pytanie, co w ogóle sprawia, co się musi dokonać, żeby doszło do zaangażowania się w budowanie takich bardziej okrężnych, bardziej kapitałochłonnych struktur produkcji. Otóż w literaturze austriackiej kluczowy czynnik, który jest w tym kontekście podkreślany, to jest czynnik związany z tak zwaną preferencją czasową. Powiedziane jest, że preferencja czasowa musi ulec obniżeniu, ażeby podmioty działające na rynku mogły się zaangażować w tego rodzaju bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne. I na początku może cóż to jest ta preferencja czasowa? Otóż preferencja czasowa to jest pewna uniwersalna zasada mówiąca, że zawsze wszystkie podmioty działające pragną zaspokoić swoje potrzeby wcześniej, a nie później. I co bardzo istotne w tym kontekście, to nie jest zasada psychologiczna, ani fizjologiczna, ani biologiczna, bo gdyby taka to była zasada, no to można by ją kwestionować w tym sensie, że można by jej nie uznawać za zasadę uniwersalną, można by się jakieś doszukiwać psychologicznych czy biologicznych aberracji, które by tutaj stanowiły wyjątek od reguły. A tymczasem to jest zasada prakseologiczna, to znaczy logicznie konieczna. Jeśli przeanalizujemy zjawisko, jakim jest działanie i dokonamy pewnej refleksji na temat logicznej struktury ludzkiego działania, to zdamy sobie sprawę, że coś takiego jak pozytywna preferencja czasowa, czyli pozytywne wartościowanie potrzeb, które możemy zaspokoić wcześniej niż później, no jest czymś nieuniknionym, jeśli chcemy mówić o działaniu w sposób logicznie spójny. I mi się wydaje, że najłatwiej jest to unaocznić czy uzmysłowić na bazie takiego argumentu a contrario, to znaczy na bazie pytania, czy można sobie wyobrazić coś takiego jak zerowa albo ujemna preferencja czasowa. No i wydaje się, że nic takiego nie można sobie wyobrazić, nawet na poziomie konceptualnym czy logicznym. Bo cóż by to była zerowa preferencja czasowa? No to byłaby taka sytuacja, w której dany podmiot działający jest całkowicie obojętny w gestii tego, czy swoje potrzeby zaspokoi dzisiaj, czy jutro, za rok, za 100 lat, za 1000 lat i tak dalej. Więc jeśli podmiot działający by tego rodzaju obojętność wykazywał wobec tego, kiedy jego potrzeby zostaną zaspokojone, no to można by w sposób uzasadniony zasugerować, że taki podmiot w ogóle nie rozumie, co to znaczy mieć potrzeby, co to znaczy zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli jest mu to obojętne, czy jakiekolwiek jego potrzeby zostaną zaspokojone, a do takiego wniosku nas ta zerowa preferencja czasowa prowadzi, to można mieć wątpliwości, czy to jest w ogóle podmiot działający, czy on działa, to znaczy wybiera cele, a potem środki, które uważa za najbardziej stosowne z punktu widzenia zaspokojenia tych celów, czy on dokonuje pewnego rodzaju zachowań, które można by przyrównać do jakichś losowych ruchów Browna albo czegoś podobnego. To znaczy czegoś, gdzie trudno by było doszukać się jakiegoś elementu intencjonalności, świadomego i przemyślanego wyboru. Wyboru, który można by postrzegać jako wybór racjonalny w tym szerokim, misesowskim tego słowa znaczeniu. Czyli wyboru, gdzie mamy do czynienia z pewną konkretną strukturą przyczynowo-skutkową. Tak samo nie można sobie logicznie wyobrazić czegoś takiego jak ujemna preferencja czasowa, bo to z kolei by oznaczało, że dany podmiot woli swoje potrzeby zaspokoić w przyszłości niż w teraźniejszości. A przecież
przyszłość na dobrą sprawę nie istnieje w prakseologicznym tego słowa znaczeniu. Nie ma czegoś takiego jak przyszłość. Nie można działać w przyszłości, można działać tylko w teraźniejszości. Przyszłość może jedynie być analizowana jako no, pewne zjawisko psychologiczne, jakieś wyobrażone mogą być przyszłe działania. Natomiast jeśli mamy taki podmiot, który rzekomo ma ujemną preferencję czasową, no to powiedzmy ten podmiot czeka, aż przyszłość stanie się teraźniejszością. No ale właśnie, skoro ujemna preferencja czasowa ma polegać na tym, że preferujemy zaspokoić swoje potrzeby później niż wcześniej, no to gdyby jakiś tam przyszły moment stał się teraźniejszy, to nawet wtedy ten podmiot by nie zaczął działać, tylko znowu by czekał na przyszłość. A jak się rzekło w trakseologicznym tego słowa znaczeniu, nie ma czegoś takiego jak przyszłość. Ona musi dopiero stać się teraźniejszością, żeby można było podjąć działanie. Także podmiot, który ma ujemną preferencję czasową, nigdy nie podjąłby żadnego działania. To byłby jakiś byt czysto wegetatywny. I na tej podstawie widzimy, że pozytywna preferencja czasowa jest logicznie koniecznym elementem struktury ludzkiego działania. Więc ona musi być zawsze pozytywna, natomiast ona może być wyższa albo niższa. Mogą być podmioty działające, mające wysoką preferencję czasową albo niską preferencję czasową. I powiedzmy, że te podmioty, które mają wysoką preferencję czasową, no to są podmioty bardzo niecierpliwe. Nie tylko nastawione na zaspokojenie swoich potrzeb jak najwcześniej, no bo jako się rzekło, to ta zasada obowiązuje wszystkie podmioty działające, ale podmioty o wysokiej preferencji czasowej nie są w stanie się zdobyć na przykład na odroczenie bieżącej konsumpcji w zamian za obietnicę większej konsumpcji w przyszłości. No, jeśli się chce podać takie sztandarowe, ilustrujące przykłady, no to się na przykład mówi, że dzieci mają na ogół wysoką preferencję czasową. Nawet takie eksperymenty psychologiczne przeprowadzano, że na przykład stawiano przed dzieckiem cukierka na stole i mówiono: powstrzymaj się, nie jedz tego cukierka przez powiedzmy pół godziny. Jeśli się powstrzymasz przez te pół godziny, to ci damy 3 cukierki na przykład w nagrodę. No i podobno z tych eksperymentów wynikało, że niewiele dzieci było się w stanie zdobyć na tego rodzaju wyrzeczenie. No i to jest dobra ilustracja tego, że dzieci mają wysoką preferencję czasową, bo nie są, trudno jest im się rozstać z perspektywą natychmiastowej gratyfikacji, natychmiastowego zaspokojenia potrzeb, po to, żeby w przyszłości móc te swoje potrzeby w większym stopniu zaspokajać, mieć więcej tych dóbr finalnych. Więc, a z kolei podmioty o niskiej preferencji czasowej, no to są podmioty, które tego rodzaju wyrzeczenie są gotowe podjąć. No i znowu, jeśli się mówi o takich podstawach teorii kapitału, to powołuje się często w tym kontekście znowu na znany nam scenariusz czy eksperyment myślowy, którego bohaterem jest Robinson Crusoe na swojej bezludnej wyspie. No i teraz powiedzmy, że już zmieńmy trochę przykład, nie mówmy, że ten Robinson Crusoe je kokosy, tylko powiedzmy, że łowi ryby i się żywi rybami. No i teraz jak Robinson Crusoe ma wysoką preferencję czasową, to on będzie bezustannie łowił te ryby gołymi rękoma. Bo to będzie jedyna znana mu metoda łapania tych ryb, a będzie mu zależało, żeby je na bieżąco konsumować. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy, że temu Robinsonowi Crusoe się obniży jego preferencja czasowa, no to wtedy on będzie mógł zaangażować się w budowanie kapitałowej struktury produkcji, w tworzenie dóbr kapitałowych. Bo wtedy on na przykład wyłowiwszy pewną liczbę ryb, będzie mógł się zdecydować na nieskonsumowanie wszystkich tych ryb, na odłożenie pewnej ilości tych ryb na bok, w ramach czegoś, co w literaturze austriackiej jest nazywane subsistence fund, czyli jakiś fundusz zasobów, który mu umożliwi przetrwanie, pożywianie się wtedy, kiedy on podejmie czynności produkcyjne. No bo on na przykład może powiedzieć: nałapałem tych ryb wystarczająco dużo, żeby się teraz móc zająć konstruowaniem sieci rybackiej. No oczywiście kosztem alternatywnym konstruowania sieci rybackiej byłoby nadal łapanie dodatkowych ryb gołymi rękoma. No on tego nie musi robić właśnie dlatego, że poczynił pewne oszczędności
Tak? Podmiot o niskiej preferencji czasowej, no to jest podmiot, który nie wykorzystuje całego swojego dochodu na cele konsumpcyjne, tylko część tego dochodu wykorzystuje na cele oszczędnościowe, a te oszczędności składają się na ten fundusz przetrwalnościowy, na ten subsistence fund, który jest w stanie dany podmiot utrzymywać w momencie, kiedy on na przykład będzie podejmował działalność produkcyjną, czyli tak jak nasz ten Robinson Crusoe na przykład będzie konstruował w tym czasie sieć rybacką, czyli dobro kapitałowe. I teraz w momencie, kiedy on tą sieć skonstruuje, no to oczywiście on będzie mógł w znacznie bardziej produktywny sposób te ryby łowić i tym samym będzie on mógł odebrać swoją nagrodę za to wcześniejsze obniżenie swojej preferencji czasowej i odroczenie natychmiastowej gratyfikacji. Też jeszcze możemy lekko skomplikować ten scenariusz i na tą wyspę bezludną dodać piętaszka i tym samym zilustrować na takim bardzo bazowym poziomie, w jaki sposób kształtują się relacje pomiędzy pożyczkobiorcami i pożyczkodawcami, czy też pomiędzy kapitalistami a przedsiębiorcami. Taki bardzo elementarny, funkcjonalny podział. Bo na przykład możemy sobie wyobrazić, że ten Robinson Crusoe to jest tylko ktoś, kto obniża swoją preferencję czasową, czyli zachowuje się jak kapitalista. Tak? Typową taką esencją funkcjonalną roli kapitalisty jest obniżanie swojej preferencji czasowej. Czyli Robinson jest kapitalistą, gromadzi pewną nadwyżkę ryb. Natomiast piętaszek, powiedzmy, że jest w tej sytuacji przedsiębiorcą, któremu Robinson udziela pożyczki. On mu tą nadwyżkę ryb przekazuje i mówi, pomnóż jakoś te ryby dla mnie, a piętaszek podejmuje działania przedsiębiorcze, czyli buduje kapitałową strukturę produkcji. No z kolei taką esencją funkcjonalną roli przedsiębiorcy, no to jest sprawowanie funkcji właścicielskiej w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji. No i w tym scenariuszu to piętaszek, powiedzmy, konstruuje sieć rybacką. Dzięki tej sieci rybackiej jest w stanie znacznie zwiększyć swoją produkcję ryb. No i dzięki temu on sam pomnaża powierzony mu kapitał, ale pomnaża go w na tyle dużym stopniu, że też jest w stanie zapłacić odsetki temu kapitaliście, który mu tego kapitału udzielił, czyli właśnie Robinsonowi. Także tyle możemy powiedzieć na temat podstaw teorii kapitału i na temat no, takiej funkcjonalnej zależności pomiędzy rolą przedsiębiorcy a rolą kapitalisty. I teraz w świetle tych wykładów, które już się odbyły, czy to przed chwilą, czy to w dniu wczorajszym, wydaje mi się, że teoria kapitału zasadniczo jawi się jako coś szczególnego na tle rozmaitych innych osiągnięć austriackiej szkoły ekonomii, bo często w ramach takiej czystej intelektualnej ciekawości można sobie zadać takie pytanie. No co jest w zasadzie takim najważniejszym intelektualnym osiągnięciem szkoły austriackiej? Czy to jest teoremat regresji pieniądza, który Mises opisał w teorii pieniądza i kredytu? Czy to jest stwierdzenie o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej? Czy może jest to teoria cykli koniunkturalnych, o której jeszcze usłyszymy więcej w kolejnych wykładach? Czy to jest teoria przedsiębiorczości? I można się zastanowić i powiedzieć, jeśli by się chciało jakiś wspólny mianownik tych wszystkich osiągnięć intelektualnych szkoły austriackiej odnaleźć i może temu wspólnemu mianownikowi przyznać tutaj rolę dominującą czy najważniejszą, no to tym wspólnym mianownikiem byłaby teoria kapitału. Bo przecież na przykład teoremat o niemożliwości istnienia racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej mówi ni mniej, ni więcej, że kluczowym czynnikiem w zakresie funkcjonowania takiej gospodarki jest funkcjonowanie tego intelektualnego podziału pracy, w ramach którego przedsiębiorcy mogą
w sposób swobodny konkurować o dostęp do dóbr kapitałowych i w ramach tej konkurencji te dobra kapitałowe wyceniać w taki sposób, że jasne staną się dla nich koszty alternatywne wykorzystywania tych czynników produkcji. I tym samym no, możliwa stanie się kalkulacja ekonomiczna w świetle tego kluczowego kryterium, jakim jest suwerenność konsumencka, który potem może oceniać to, jak który przedsiębiorca wykorzystał posiadane przez siebie czynniki produkcji, jak skutecznie dzięki tym czynnikom produkcji zaspokoił potrzeby konsumenckie. Teoria przedsiębiorczości, tutaj mamy to samo. Jako się rzekło, co jest esencją przedsiębiorczości? Esencją przedsiębiorczości jest sprawowanie funkcji właścicielskiej w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji w warunkach niepewności. Ten przedsiębiorca, który w warunkach niepewności jest w stanie tak skonfigurować posiadane przez siebie dobra kapitałowe, że w wysokim stopniu zaspokoi potrzeby konsumenckie, to taki osiąga zyski. Ten, który nie jest w stanie tego uczynić, zwłaszcza sukcesywnie, czyli kilka razy z rzędu, ten ponosi straty. A co to tak naprawdę są zyski i straty? No, to są zmiany w wartości aktywów kapitałowych posiadanych przez przedsiębiorców, czyli te kluczowe w tym kontekście pojęcia, czyli zyski i strata, czyli przychód przedsiębiorcy lub jego brak, no, są w sposób logicznie nierozerwalny połączone z funkcją właścicielską odniesioną do dóbr kapitałowych. Czyli znowu nie ma teorii przedsiębiorczości bez teorii kapitału. Tak samo jest w przypadku teorii cykli koniunkturalnych, bo w ogromnym skrócie mówiąc, austriacka teoria cyklu koniunkturalnego mówi, że cykl koniunkturalny to jest zjawisko, które występuje wskutek monetarnych manipulacji kapitałową strukturą produkcji. Ja nie będę oczywiście tutaj wchodził w szczegóły, bo będzie osobny wykład poświęcony cyklom koniunkturalnym, ale tutaj ponownie nie ma teorii cyklu koniunkturalnego bez teorii kapitału i teoria kapitału jest też kluczowym elementem teorii cyklu koniunkturalnego. Także teoria kapitału jawi nam się jako być może najważniejsze intelektualne osiągnięcie szkoły austriackiej albo najważniejsza jej cecha definiująca, jako że jest ona, jako się rzekło, elementem nieodzownym wszystkich innych najwybitniejszych osiągnięć przez tę szkołę wypracowanych. W związku z tym powinniśmy sobie coś więcej powiedzieć nie tyle na nie tylko na temat natury kapitałowej struktury produkcji, ale też na temat natury samych dóbr kapitałowych. Czy one wykazują jakieś szczególne cechy, co do których musimy mieć świadomość? Jeśli chcemy, żeby nasze rozumienie tych rozmaitych, bardziej złożonych, kompleksowych idei szkoły austriackiej było wystarczająco pełne. No otóż tak, szkoła austriacka ma też bardzo zniuansowane i takie wyróżniające ją na tle innych szkół ekonomicznych rozumienie tego, czym są dobra kapitałowe i jaka jest ich funkcjonalna natura. Otóż o ile na przykład w obrębie szkoły neoklasycznej często się słyszy o kapitale jako o pewnym homogenicznym blobie, o tyle w obrębie szkoły austriackiej jest zupełnie odwrotnie. I myślę, że kluczową tutaj w tym kontekście pozycją jest pozycja Ludwiga Lachmana, Capital and its Structure, gdzie on to bardzo przejrzyście opisuje. To jest pozycja z 1956 roku. Nie jestem pewien, czy ona została przetłumaczona na polski, niestety. I tam Lachman zaczyna od podkreślenia tej kluczowej cechy dóbr kapitałowych. To nie jest żaden homogeniczny blob, wręcz przeciwnie, dobra kapitałowe są heterogeniczne, czyli różnorodne. Różnią się w ogromnym stopniu pod względem swoich właściwości fizycznych, co z kolei się przekłada na to, że różnią się one w ogromnym stopniu w kontekście swoich potencjalnych zastosowań. I teraz co jest z kolei skutkiem, czy następstwem ich
heterogeniczności. Otóż jest nim tak zwana no, wielozastosowaniowość, jeśli można mi użyć tego rodzaju tłumaczenia. W oryginale to jest nazwane multispecificity, czyli dobra kapitałowe mogą być wykorzystane na różne sposoby. To znaczy nie jest tak, że jedno dobro kapitałowe ma tylko jedno możliwe zastosowanie. Ogromna większość dóbr kapitałowych jest multispecyficzna, wielozastosowaniowa. I to z kolei implikuje, że dobra kapitałowe są w bardzo istotnym sensie wobec siebie komplementarne. Bo to, w jakim konkretnym użyciu będziemy mogli wykorzystać dane dobro kapitałowe, no właśnie wynika z tego, z jakim innym komplementarnym wobec niego dobrem kapitałowym je połączymy. Tak jak odpowiednie elementy układanki do siebie pasują, no ale nie każdy element układanki pasuje do każdego innego elementu układanki. Także komplementarność jest tutaj też bardzo istotna. To zwłaszcza zostanie naświetlone w kontekście teorii cyklu koniunkturalnego, gdzie zaburzenia w kapitałowej strukturze produkcji wywoływane przez monetarne manipulacje właśnie prowadzi to do powstania niezrównoważonej kapitałowej struktury produkcji, czyli takiej, gdzie okazuje się, że tych komplementarności nie ma. A jeszcze biorąc pod uwagę czasowy wymiar struktury produkcji, to dopiero w pewnym momencie, którego nie zawsze się da przewidzieć, okazuje się, że komplementarnych czynników produkcji, czyli niezbędnych do tego, żeby sfinalizować dany proces produkcyjny, nie ma. Są one niedostępne. A dlaczego są niedostępne? No to już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo temu będzie poświęcony osobny wykład. Ale jeszcze jedna rzecz, o której należałoby wspomnieć w tym kontekście, to to, że na dobrą sprawę wszystkie czynniki produkcji są heterogeniczne, nie tylko dobra kapitałowe. Ziemia i praca też są heterogeniczne. Ziemia jest heterogeniczna nawet w tym najbardziej dosłownym, banalnym tego słowa znaczeniu, to znaczy pod względem swoich właściwości fizycznych, bo jak wspominałem w swoim wystąpieniu na temat imputacji i kalkulacji, ziemia to nie jest tylko ziemia, czyli grunt. To jest pewna pojemniejsza kategoria, bo to są wszystkie zasoby naturalne i rośliny, i zwierzęta, i zasoby mineralne, czyli widzimy, że tutaj już się pojawia heterogeniczność na poziomie czysto biologicznym, czy na poziomie czysto fizycznym. Ale jest też, przypuszczam, istotniejsza w tym kontekście heterogeniczność no na poziomie tym subiektywnym, to znaczy na poziomie tego, w jakim stopniu jakiś czynnik tak zwany ziemski wchodzi w relację z innymi czynnikami produkcji. To można sobie uzmysłowić na przykładzie no, takiego hipotetycznego scenariusza. No, powiedzmy, że mamy dwie dosyć ospałe mieściny, wokół których znajdują się ugory. Te ugory są fizycznie nawet względem siebie identyczne. No i powiedzmy przedsiębiorca A kupuje taki ugór w miasteczku A i postanawia tam stworzyć jakiś mały sklepik albo zakład szewski. A z kolei przedsiębiorca B identyczny ugór kupuje w mieście B, no, ale on ma lepiej wykształcony zmysł spekulacyjny i on dochodzi do wniosku, że taki ugór ugórowi nierówny. Jeśli ja bym chciał też tutaj jakiś zakład szewski otworzyć, czyli coś, co no, relatywnie może być mało dochodowe w porównaniu do jakiegoś dużo bardziej spektakularnego przedsięwzięcia, to ja tego jednak nie zrobię, dlatego, że ja mam świadomość, że ten ugór ugorowi jest jednak nierówny. On na przykład może mieć świadomość tego, że no, mieszkańcy tego miasta mają jakąś szczególną mentalność, że sytuacja polityczno-prawna jest dosyć szczególna i przewiduje, że na przykład to miasto B może zostać przekształcone w jakąś specjalną strefę ekonomiczną, dajmy na to, i się zaczną zjeżdżać do tej specjalnej strefy ekonomicznej jakieś wysoce innowacyjne spółki i po jakimś czasie i wtedy za taką działkę, którą on wykupi, będą w stanie zapłacić
znacznie, znacznie więcej niż ona jest warta w tej chwili, czyli się właśnie zachowuje jak rasowy spekulant, który kupuje tanio, a w jakiejś niepewnej przyszłości, to znaczy niepewnej dla wszystkich, ale trochę bardziej pewnej dla niego, z uwagi na jego szczególną intuicję, jest w stanie sprzedać to drogo. I w tym momencie on dostrzega, że pomimo tego, że zdawałoby się, że i pod względem fizycznym, i pod względem bieżących relacji z jakimiś tam innymi komplementarnymi czynnikami produkcji grunt w miasteczku A i grunt w miasteczku B to są dobra identyczne, no to on jednak, biorąc pod uwagę tę perspektywę czasową, zdaje sobie sprawę, że one identyczne nie są i warto je trzymać, taką działkę, a nie wykorzystywać ją, dlatego że gdyby ją wykorzystał teraz, no to by ją wykorzystał w sposób suboptymalny, natomiast w przyszłości jakiejś wyobrażonej przez niego on będzie ją w stanie wykorzystać w sposób no przynajmniej bardziej optymalny. Nie da się powiedzieć po prostu optymalny, no bo przyszłość jest niepewna, możliwość wykorzystania czynników produkcji, możliwości są nieskończenie wielkie i nie ma żadnego ostatecznego, absolutnego standardu optymalności, ale na pewno z jego punktu widzenia będzie to można wykorzystać w sposób bardziej optymalny niż teraz. Także widzimy, że jest tutaj też istotna bardzo heterogeniczność ziemi, nie tylko kapitału. Tak samo z heterogenicznością pracy. Nawet w kontekście osób, które powiedzmy, ich kompetencje zawodowe polegają na tym, że one sobie przyswajają jakąś, można powiedzieć, wiedzę ogólną, wiedzę akademicką, wiedzę taką intersubiektywnie komunikowalną, dyskursywną, taką, której się można nauczyć. A tymczasem znowu, tutaj też się pojawia heterogeniczność. Praca jest pracy nierówna, kompetencje kompetencjom nierówne, nawet jeśli one są identyczne na poziomie takim czysto funkcjonalnym czy jakimś technicznym. Wiele tutaj zależy od tego, w jaki sposób te techniczne kompetencje zostaną połączone z jakimiś indywidualnymi umiejętnościami, talentami, doświadczeniami, przemyśleniami konkretnych pracowników. Jest to też istotne w odniesieniu do kontekstu, w którym to kontekście na przykład taka osoba może zjednoczyć ten swój potencjał unikatowy, produkcyjny z jednakowym potencjałem różnych współpracowników. I taką ilustracją tej zasady, którą ja lubię wykorzystywać, to jest historia Steve'a Jobsa. No bo na przykład się tak mówiło, że no na dobrą sprawę, zanim powstały te wszystkie Apple'owskie gadżety, które 10 lat temu się kojarzyły z jakimiś filmami science fiction, a obecnie są dla nas powszednim elementem rzeczywistości, no to już tych 10 lat temu, może nawet wcześniej, cała taka techniczna wiedza istniała. Istnieli odpowiednio kompetentni programiści, inżynierowie, projektanci itd., itd. Więc gdyby się traktowało pracę jako zjawisko homogeniczne i te wszystkie kompetencje jakieś techniczne jako zjawisko homogeniczne, no to można by dojść do wniosku, że takie gadżety nie są w stanie powstać, bo już by powstały dużo wcześniej z uwagi na to, że wszystkie stosowne techniczne kompetencje istniały i wiele osób je posiadało. A tymczasem się okazało, że właśnie przedsiębiorca, jakim był Jobs, ze swoim unikatowym przedsiębiorczym osądem, no stworzył pewien unikatowy kontekst, pewną unikatową strukturę organizacyjną, pewną kulturę korporacyjną, pewną strukturę motywacji, pewne środowisko, w którym osoby, które nie tylko posiadały pewne techniczne kompetencje, no ale też pewne indywidualne, subiektywne zacięcie, jeszcze zaczęły się nawzajem wzmacniać w tym zacięciu w ramach jakiegoś pozytywnego sprzężenia zwrotnego, no i powstał innowacyjny produkt, powstało coś, co wcześniej nie istniało, czyli Jobs w tym kontekście był też sztandarowym przykładem tak zwanego przedsiębiorcy Schumpeterowskiego. Nie wiem, czy Mateusz w swoim wykładzie na temat przedsiębiorczości czynił to rozróżnienie na przedsiębiorców Schumpeterowskich i Kirchnerowskich na przykład, no, ale jeśli nie, no to przedsiębiorca Schumpeterowski to jest właśnie taki, który potrafi niejako stworzyć coś z niczego. Ma pewną ideę i potrafi ją skomercjalizować, tworząc innowacje. No ale przecież
nie tworzy tych innowacji z uwagi na swoje kompetencje techniczne, bo Jobs nie był ani inżynierem, ani programistą, ani projektantem graficznym i tak dalej, tylko był kimś, kto potrafił w odpowiedni sposób wykorzystać zjawisko heterogeniczności pracy. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważna ilustracja tego zjawiska, jakim jest heterogeniczność pracy. No i mamy też do czynienia z heterogenicznością oczekiwań przedsiębiorczych. No już troszkę też się do tego odniosłem w kontekście omawiania tej historii czy biografii Jobsa i jego osiągnięć. I to jest z kolei bardzo ciekawe, ta kwestia heterogeniczności oczekiwań czy osądów przedsiębiorczych na temat przyszłości w kontekście takiej dosyć popularnej hipotezy, która się pojawia w głównym nurcie ekonomicznym, czyli tak zwanej hipotezy rynków efektywnych, o czym też trochę wspominał nasz gość, który miał wystąpienie wczoraj na temat prognoz rynkowych. Ta hipoteza rynków efektywnych, no ona artykułuje taką w zasadzie quasi-hajekowską tezę, że rynki finansowe są efektywne w tym sensie, że one gromadzą wszystkie publicznie dostępne informacje w sposób szybki i skuteczny i te informacje są natychmiast albo prawie natychmiast wbudowywane, wkomponowywane w wartość czy w wycenę aktywów giełdowych i to się w sposób natychmiastowy przekłada na kształt kursów odpowiednich spółek. No, zwłaszcza się mówi, że ta hipoteza rynków efektywnych działa w świecie mediów społecznościowych, które w sposób błyskawiczny wychwytują wszelkiego rodzaju istotne informacje natury gospodarczej, czy w świecie jakichś algorytmów high frequency tradingowych, które wyciskają w sposób błyskawiczny wszelkie te niedoskonałości cenowe, zamykają luki cenowe, dokonują arbitrażu i tak dalej. I wszystko tutaj zależy od tego, jak my potraktujemy ten termin efektywność. No jeśli w ten sposób rozumieć efektywność rynków finansowych, że one rzeczywiście te informacje w taki sposób zbierają, to może one rzeczywiście w tym sensie są efektywne. Ale teraz co się mówi w tym kontekście? No mówi się właśnie, że nie ma sensu bawić się w jakieś tak zwane aktywne inwestowanie, bo my się nie dowiemy niczego, czego się już rynki finansowe efektywne nie dowiedziały, ewentualnie jak jesteśmy jakimiś insider traderami, czyli mamy niejawne informacje, to może nam się udać. Ale zasadniczo to aktywne inwestowanie to jest pogoń za wiatrem, więc najlepiej zdać się na, też o tym gość nasz wspominał, na inwestowanie w jakiś fundusz pasywny, który będzie odzwierciedlał indeks giełdowy, ten bądź inny i w związku z tym to nie wymaga od nas posiadania jakichkolwiek szczególnych informacji, tylko pozwala nam zdać się na efektywność rynku, liczyć na długoterminowe wzrosty całej gospodarki. I tym samym no, nie wymaga to posiadania od nas żadnej szczególnej wiedzy, której rzekomo posiadać nie możemy, bo cała stosowna wiedza jest już inkorporowana przez rynki finansowe i włączana w kursy poszczególnych spółek. Ale jeśli tak rozumiemy efektywność, to zgoda, ale tego rodzaju rozumienie efektywności właśnie nie uwzględnia tej kwestii heterogeniczności oczekiwań wobec przyszłości, bo z definicji te kursy rozmaitych spółek giełdowych nie są w stanie zawierać w sobie informacji przyszłych, bo znowu nie ma czegoś takiego jak informacja przyszła. Przyszłość jeszcze się nie wydarzyła. Możemy mieć do czynienia jedynie z rozmaitymi wyobrażeniami na temat przyszłości, z rozmaitymi spekulacjami, z rozmaitymi wizjami tego, jak będą wyglądały przyszłe konfiguracje potrzeb konsumenckich, dostępności rozmaitych czynników produkcji, możliwości technologicznych i tak dalej. I pod tym względem przecież inwestorzy się w sposób zasadniczy różnią. To mam na myśli, mówiąc o heterogeniczności oczekiwań. Mogą oni mieć do dyspozycji dokładnie tą samą wiedzę, bieżące informacje, w tym sensie rzeczywiście rynki finansowe mogą być efektywne, ale na podstawie tych
bieżących, dostępnych im informacji, oni mogą dokonywać bardzo różniących się od siebie ekstrapolacji na temat przyszłości, na temat no, budowania wizji swoich przyszłych konfiguracji, tych stosownych informacji, których z definicji nie odnajdą w tych bieżących kursach. Tak samo jak, co Mises podkreślał, opisując naturę tego zjawiska, jakim jest kalkulacja ekonomiczna, wszyscy przedsiębiorcy mają na wolnym rynku do czynienia z dostępnością pewnej konfiguracji cen przyszłych, no ale te ceny przyszłe to jest tylko pewne akcesorium, na bazie którego oni dokonują pewnych spekulacji, pewnych ekstrapolacji. Oni muszą porównać wyobrażone przyszłe konfiguracje cen z tymi dostępnymi im obecnie, które są na dobrą sprawę informacjami na temat przeszłości. Także uświadomienie sobie wagi niepewności przyszłości, która jest no, charakterystycznym, kluczowym elementem gospodarki, w której mamy do czynienia z interakcjami pomiędzy podmiotami działającymi, i zdanie sobie sprawy, że implikacją niepewności przyszłości jest właśnie heterogeniczność oczekiwań co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość, no, pozwala nam wysunąć pewne zarzuty krytyczne wobec tej teorii rynków efektywnych. No bo przecież można powiedzieć, no jak to? Przecież są pewni inwestorzy, to bardzo to rzadkie jest zjawisko, ale jednak tacy istnieją, którzy mają przewagę konkurencyjną w zakresie umiejętności przewidywania niepewnej przyszłości, wykorzystywania tych bieżących informacji, które efektywne rynki finansowe im dają, po to, żeby sobie wyobrazić w odpowiedni sposób ich przyszły kształt. Niewiele jest takich osób, ale parę takich osób co najmniej się w historii rynków finansowych zdarzyło, które przez kilkadziesiąt lat były w stanie konsekwentnie swój majątek pomnażać, wypracowując zwroty przekraczające nieraz w sposób znaczny te zwroty, które były wypracowywane przez giełdowe indeksy. I mi się wydaje, że odniesienie się do kwestii heterogeniczności oczekiwań i zależności pomiędzy heterogenicznością oczekiwań a właśnie funkcją przedsiębiorcy, czyli osoby, która potrafi poprawnie przewidywać niepewną przyszłość i poprawnie nabywać, sprzedawać, rekonfigurować różne dobra kapitałowe, no, jest czymś, co poszerza naszą wizję tego, czym jest efektywne działanie. Tak? Tutaj mamy pewien dodatkowy wymiar efektywności przedsiębiorczej, która to efektywność nie jest ujęta w tej teorii rynków efektywnych, tak jak ją opisuje szkoła neoklasyczna czy szkoła chicagowska. I może już zupełnie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest relacja pomiędzy kapitałem a kapitalizmem. No bo mamy do czynienia z tym terminem, jakim jest kapitalizm, i niektórzy przyjmują takie stanowisko, że to jest chyba termin pejoratywny i może my powinniśmy zrezygnować z tego terminu w momencie, kiedy chcemy opisywać różne pozytywne cechy gospodarki wolnorynkowej, czy to pozytywne ze względów ekonomicznych, czy to pozytywne ze względów etycznych. Krąży na przykład taka historia, że ten termin kapitalizm został wymyślony przez takiego lewicowego socjologa Wernera Sombarta, ale mi się wydaje, że to jest historia anegdotyczna, że ten termin tak naprawdę kapitalizm, mimo że był rzadki, to istniał już przed wiekiem XIX, ale choć rzeczywiście w wieku XIX nabrał on takich pejoratywnych konotacji w ustach jego przeciwników, którzy wtedy zaczęli w sposób taki konsekwentny i kompleksowy budować pewną no, propagandę instytucjonalną czy intelektualną przeciwko systemowi kapitalistycznemu. Natomiast w kontekście właśnie tego wszystkiego, co powiedziałem na temat natury kapitału, ja bym jednak starał się to określenie odratować albo jak gdyby przyznawać się do niego przy świadomości tego, co ono tak naprawdę oznacza. Bo dla mnie kapitalizm to jest system,
który po pierwsze umożliwia właśnie swobodną akumulację dóbr kapitałowych, czyli tych wtórnych czynników produkcji. Przecież esencją rewolucji przemysłowej było to, że nastąpiła skokowy wzrost akumulacji czynników produkcji, dzięki czemu można było zaimplementować rozmaite inwencje naukowe, które się nazbierały na przestrzeni poprzednich stuleci i uczynić je innowacjami, bo to przecież nie jest ta sama rzecz. Inwencja, czyli pojęcie techniczne, a innowacja, czyli pojęcie już gospodarcze, ekonomiczne. No a z drugiej strony kapitalizm to jest system, który umożliwia kalkulacje przy pomocy kapitału monetarnego. Przecież kapitał monetarny to jest właśnie to narzędzie, dzięki któremu kalkulacji jesteśmy w stanie dokonywać, a tym samym nadawać ilościowo ścisłą formę rozmaitym transakcjom gospodarczym, porównywać w sposób ilościowo ścisły bieżące koszty i spodziewane zyski z podjęcia danej transakcji gospodarczej, czy zbudowania pewnej kapitałowej struktury produkcji, czy podjęcia pewnego procesu produkcyjnego. O tym z kolei starałem się powiedzieć jak najwięcej w poprzednim swoim wystąpieniu na temat kalkulacji właśnie. Czyli dla mnie kapitalizm to jest po pierwsze swobodna możliwość gromadzenia kapitałowych czynników produkcji, a po drugie no, możliwość zawiadywania nimi w sposób księgowo ścisły dzięki kalkulacji przy użyciu kapitału monetarnego. I to są niejako dwa kluczowe aspekty sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej na wolnej przedsiębiorczości, przy odpowiednim wykorzystaniu których mamy do czynienia z tymi wszystkimi jej wspaniałymi owocami, które tak wyraźnie i tak rewolucyjnie podniosły nasz standard życia od czasów wspomnianej właśnie przeze mnie rewolucji przemysłowej, zwanej też przecież również rewolucją kapitalistyczną. I w zasadzie to jest z mojej strony tyle, także bardzo dziękuję za uwagę i do ewentualnej dyskusji zachęcam. Dziękuję bardzo.